Zanim nauczysz się poszczególnych rodzajów szwów, warto opanować umiejętność wiązania węzłów chirurgicznych. W tym odcinku nauczysz się to robić na dwa sposoby. Z użyciem narzędzia oraz w rękach. Zapraszam. Zalecana metoda zakładania węzłów chirurgicznych w szyciu skóry zakłada używanie imadła oraz ręki. Przed założeniem węzła chirurgicznego przeciągnij nić przez ranę, pozostawiając kilka centymetrów po jej prawej stronie. Weź do ręki imadło i owiń nić wokół niego dwukrotnie, zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Następnie otwórz imadło i chwyć krótki koniec nici, tuż przy samym jego końcu, a potem zapnij imadło. W kolejnym kroku ściągnij nici z imadła, odsuwając od siebie lewą rękę, a prawą utrzymując nieruchomo. Zwróć uwagę, że nad raną powstała charakterystyczna pętla złożona z dwóch ósemek. Następnie odepnij imadło, zapnij je ponownie i chwyć do lewej ręki dłuższy koniec nici. Potem owiń nić wokół imadła jednokrotnie, tym razem w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Następnie otwórz imadło, chwyć krótki koniec i ściągnij nić z imadła. W celu wzmocnienia węzła powtórz ostatni krok jeszcze raz, to znaczy owiń nić wokół imadła, otwórz imadło, chwyć nić i ściągnij nić z imadła. Po założeniu węzła nie można go pozostawić w linii rany, dlatego też chwyć oba końce naraz i przesuń węzeł na jedną ze stron rany. Na koniec za pomocą nożyczek przytnij oba końce nici mniej więcej centymetr nad węzłem. Drugą metodą zakładania węzła chirurgicznego jest technika z użyciem dwóch rąk. Pamiętaj, że istnieje wiele technik zakładania ręcznego węzłów chirurgicznych, a tutaj przedstawię Ci tylko jedną z nich. W celu założenia węzła chirurgicznego w rękach owiń lewą część nici wokół Twojej prawej ręki dwukrotnie. Następnie palcem serdecznym wykonaj ruch zgięcia, aby zawinąć część nici pod jego spód. Puść nić pomiędzy kciuka i palca wskazującego. Następnie przeciągnij chwyconą między palcami nić i ściągnij całość do dołu. Drugim etapem jest wykonanie tej samej czynności analogicznie na drugiej ręce. Przy czym tutaj owijamy nić wokół ręki tylko raz. Następnie zegnij palec serdeczny, tak aby zebrać część nici pod jego spód. Puść nić pomiędzy kciuka i palca wskazującego, trzymając nić pomiędzy palcem środkowym i serdecznym. A następnie przeciągnij nić i zaciśnij węzeł. W celu wzmocnienia węzła powtórz ostatnią czynność analogicznie tym razem na prawej ręce. Owiń nić, zegnij palec, przytrzymaj nić, ściągnij i w ten sposób mamy założony węzeł chirurgiczny. Na koniec przesuń węzeł na jedną ze stron rany i przytnij oba końce nici. Wiązanie węzłów chirurgicznych masz już opanowane, a zatem w następnym odcinku założymy pierwszy szew. Do zobaczenia! Spodobał Ci się ten film? Masz ochotę na jeszcze więcej chirurgicznej wiedzy? Zasubskrybuj ten kanał i bądź na bieżąco.